patrzę po twarzach i z częścią Państwa spotykaliśmy się już w zeszłym roku. Znowu gratulacje. Cieszę się, że możemy zobaczyć się także w tym roku. Cieszę się z nowych osób, które dostąpią tego zaszczytu bycia naszymi stypendystami, ale ten zaszczyt przecież wywalczyliście sobie Państwo sami, samodzielnie. Serdecznie Wam gratuluję tego właśnie, że znaleźliście w sobie wystarczająco dużo siły, pasji i determinacji, żeby stanąć na najwyższych podiach, żeby zdobyć najwyższe laury. Liczę, że to stypendium, no może nie jest zbyt wysokie, ale też chociażby małą cegiełkę dołożę do tego, że w przyszłych latach będziecie Państwo jeszcze lepsi, jeszcze szybsi, jeszcze bardziej precyzyjni, jeszcze mocniejsi. Żeby te miejscowości, te lokalne społeczności, z których pochodzicie, które są położone na Dolnym Śląsku, żeby były z Was dumne. Brzostowski Jerzy z UKS Taekwondo Gryf Świdnica za wywalczenie pierwszego miejsca podczas Mistrzostw Świata w Taekwondo. Jurek, na wstępie gratulacje. Dostałeś stypendium od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jak podsumujesz swój dotychczasowy przebieg kariery? No, kariera bardzo dobrze jak do tej pory się kręciła. Zdobyłem w zeszłym roku Mistrza Świata. W seniorach, w czarnych pasach, to jest takie najwyższe osiągnięcie jak na razie w mojej karierze zawodniczej. W tej chwili trenuję w Poznaniu, w AZS-ie i tam chcę się przygotować, chcę nauczyć się nowych rzeczy związanych z taekwondo olimpijskim i spróbować się przygotować do olimpiady w 2020 roku w Tokio. Czyli to jest obecnie Twój główny cel? Tak, to jest w tej chwili mój cel. No i oczywiście studia, nie? Myślisz, że to stypendium to dobra motywacja dla naszej pracy? Jakaś motywacja to na pewno jest. W końcu Wrocław docenił to, że sport w Świdnicy jednak istnieje i są sportowcy, którzy osiągają wysokie wyniki. I to przede wszystkim daje jakąś motywację do tego, żeby dalej coś zdobywać, dalej dążyć w to, żeby reklamować to miasto i żeby pokazywać, że jest takie miasto w ogóle jak Świdnica. Jakie kolejne zawody przed Tobą? Będę się szykował do Mistrzostw Europy, które będą odbywały się we Wrocławiu. Ale głównym celem na ten rok są Mistrzostwa Świata, które będą odbywały się w Birmingham w Anglii, na których chyba ostatni raz będę reprezentował barwy miasta Świdnica jako zawodnik i mojego klubu. I to jest przede wszystkim mój cel na ten rok. Pozdrawiam wszystkich czytelników Region Fakty.